Kornet Maciej Glamowski, pan Adam Stędzel, prezes zarządu Grudziąckiego Towarzystwa Kolekcjonerów i Miłośników Sztuki Dawnej Pomorze, pan Grzegorz Romanowski, wicedyrektor Centrum Kultury Teatr oraz pan Mariusz Żebrowski, radny Rady Miejskiej, historyk, przedstawiciel Muzeum im. Księdza dr. Władysława Łęgi. Na początku kilka zdań od każdego z gości, a potem pytania od państwa. Panie prezydencie, poproszę w takim razie o informację, co i w jakich terminach miasto przygotowało na te obchody. Bardzo dziękuję. Urodziny miasta zbliżają się bardzo, bardzo szybko. W tym roku będziemy obchodzili 731-lecie nadania praw miejskich naszemu miastu. I rozpoczynamy bardzo uroczyście. Rozpoczynamy 8 czerwca, już 8 czerwca. W sposób taki wyjątkowy. Będzie to rozpoczęcie mszą świętą o 10 tradycyjnie. Później o godzinie 12 przewidujemy uroczystą sesję Rady Miejskiej. W porządku tej sesji znajdzie się nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Grudziądza pani Karoli Skowrońskiej. Ta propozycja, z którą wyszedłem do przewodniczących klubów radnych, została przyjęta i ta sesja zostanie wprowadzona do harmonogramu sesji Rady Miejskiej i chcielibyśmy, aby właśnie obchody urodzin miasta w ten sposób zostały zainaugurowane. Kolejny dzień to 9 czerwca. Tutaj wszystkich mieszkańców zapraszamy na konkurs Grudziądz Foto 2022. To jest kolejna edycja tego konkursu. On się cieszy bardzo dużą popularnością i myślę, że też tak samo jest i w tym roku. Kolejne dni to od już 10 do 12 czerwca będzie w Grudziądzu odbywał się jarmark spichrzowy i jarmark nadwiśniański, jarmark staroci. To już jest 20 edycja. A całość w piątek rozpoczynamy uroczystą paradą, która ruszy o godzinie 16:30 spod starostwa. Przejdziemy na rynek i na rynku zainaugurujemy właśnie już takie bardziej lajtowe obchody święta naszego miasta. Zapraszam już dzisiaj wszystkich mieszkańców do udziału w tej paradzie. Ona będzie miała taki bardzo radosny, myślę, że pogoda będzie nam sprzyjała, więc będzie miała bardzo radosny, ciepły charakter. Kolejny dzień to początek festiwalu legend muzycznych. To nowa impreza, którą chcielibyśmy zainaugurować w Grudziądzu. O szczegółach opowie tutaj pan dyrektor Grzegorz Romanowski. Myślę, że ona zostanie też dobrze przyjęta przez nie tylko mieszkańców, ale także przez osoby, które zaplanują sobie weekend w Grudziądzu. W kolejnym tygodniu wszystkich zapraszamy na takie bardziej też obchody święta miasta, dokładnie, konkretnie w dniu 18 czerwca, kiedy jest dokładna rocznica nadania praw miejskich. Wtedy to będzie się odbywał Festiwal Światła na Górze Zamkowej. Będzie tam mnóstwo atrakcji. Ta impreza odbywała się też w poprzednim roku. Była bardzo też dobrze przyjęta przez mieszkańców. Była bardzo taka widowiskowa i w tym roku jeszcze będzie dodatkowo wzbogacona, więc zapraszam wszystkich w godzinach popołudniowych, wieczornych całymi rodzinami, bo naprawdę będzie co oglądać. Ta impreza akurat zaczyna się o godzinie 22, ale wcześniej na Górze Zamkowej będzie wiele eventów, będzie można skorzystać z animacji, bezpłatnych animacji dla dzieci, rodzice też będą mogli skorzystać chociażby z kawy. Jeszcze wcześniej, dzień wcześniej, 17 czerwca, też zapraszam wszystkich na takie piknikowe otwarcie plaży
w Tarpnie. Jak Państwo wszyscy doskonale wiecie, tam dużo zainwestowaliśmy w nową infrastrukturę. Tak się złożyło akurat, że pandemia uniemożliwiła oficjalne otwarcie. Teraz mamy nowy sezon, więc chcielibyśmy nie tylko dla mieszkańców tej północnej części miasta, ale dla wszystkich zorganizować właśnie taki event z wieloma atrakcjami dla dzieci. I już dzisiaj też bardzo serdecznie zapraszam. Ten harmonogram czy kalendarz wydarzeń, on jest bardzo bogaty, dlatego zapraszam, odsyłam do naszej strony internetowej, do Facebooka. Tam będzie to wszystko dokładnie opisane, omawiane. Ten kalendarz jest jeszcze dynamiczny i proponuję, aby to śledzić, aby wszyscy mogli z tych naprawdę atrakcji, bogatych atrakcji, całymi rodzinami skorzystać. Urodziny miasta to jest nasze święto, więc myślę, że wszyscy powinniśmy właśnie w tym czasie szczególnie być dumni, że możemy żyć, pracować w mieście o tak bogatej tradycji, o tak bogatej historii. Witam serdecznie, kłaniam się nisko. Drodzy Państwo, jako szef Grudziąckiego Towarzystwa Kolekcjonerów chciałbym niezwykle serdecznie, gorąco zaprosić, tak jak tu już Pan Prezydent powiedział, na 20. jubileuszowy ogólnopolski nadwiślański jarmark staroci. Myślę, że jest to impreza bardzo prestiżowa, bardzo ważna dla nas, gdyż w świecie kolekcjonerskim jest to drugie największe wydarzenie po jarmarku dominikańskim w Gdańsku, w Polsce Północnej, jak i również na Warmii i na Mazurach. Impreza ta przyciąga rzesze hobbystów, pasjonatów, miłośników staroci, nie tylko z Grudziądza i okolic, ale również z całego kraju. Spodziewamy się około 40-50 wystawców z całej Polski. Myślę, że na straganach nie zabraknie porcelany, starych zegarów, militariów, kart pocztowych, znaczków, wyrobów z brązu, z cyny. Także bardzo serdecznie zapraszam. Na pewno będzie okazja, jeśli ktoś zbiera takowe przedmioty, do uzupełnienia swoich zbiorów, nawiązania kontaktów w środowisku kolekcjonerskim. Impreza ta jest organizowana po raz 20. Wrosła już w pejzaż naszego miasta i chcielibyśmy po prostu by ją w dalszym ciągu kontynuować. Korzystając z okazji, chciałem się również zwrócić do mieszkańców naszego miasta. Szanowni Grudziądzanie, przeszukajcie strychy, garaże, piwnice, różne domowe zakamarki, a jeśli znajdziecie jakieś stare przedmioty, mogą być uszkodzone, zabrudzone, to przynieście je na jarmark, na pewno znajdą one nabywców i po przeprowadzonej renowacji będą na pewno też ozdobą naszych kolekcji. Jeszcze raz serdecznie, gorąco wszystkich zapraszam. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Ogólnopolski nadwiślański jarmark staroci to piękna tradycja, ale mamy też coś nowego. Tak jak było powiedziane, Festiwal Legend, ta muzyczna niespodzianka i o niej słów kilka Pan Grzegorz Szymański. Dzień dobry. Szanowni Państwo, chcielibyśmy w tym roku zaproponować taką nową formułę tych muzycznych obchodów Dni Grudziądza. I stąd też pierwszy Festiwal Muzycznych Legend w naszym mieście. Tak postanowiliśmy nazwać tą imprezę. Imprezę, która w założeniu ma skupiać w sobie artystów polskich, gwiazdy polskiej sceny muzycznej, jak i artystów tak zwanych tribute bands, czyli zespoły, czy też również solistów, które wiernie odtwarzają utwory, przeboje jakiegoś światowego artysty. Niejako wcielają się w rolę tej postaci, nie tylko od strony muzycznej, ale często również od strony wizualnej. W tym roku rozpoczynamy 11 od godziny 17 i w kolejności wystąpią jako pierwsza Ariana Grande Tribute Hariana, następnie polska wykonawczyni młodego pokolenia Sara James, laureatka Voice Kids oraz reprezentantka i również laureatka Eurowizja Junior z 2021 roku.
Następnie po niej legenda polskiej sceny, grupa Kombi z Grzegorzem Skawińskim. I cały wieczór zakończymy show świetlno-muzyczno-laserowym w wykonaniu UK Pink Floyd Experience. Drugi dzień natomiast rozpoczynamy o godzinie 18:00. Jako pierwszy projekt muzyczny Dua Lipa Tribute Do It Like a Dua. Następnie Ed Sheeran Experience oraz Abba Gold na zakończenie tej imprezy. Pierwszy dzień jako konferansjer poprowadzi znany aktor scen zarówno teatralnych, jak i telewizyjny czy filmowy Piotr Gąsowski, który prowadzi notabene program w podobnej formule jak nasz festiwal, czyli Twoja twarz brzmi znajomo. Natomiast dzień drugi poprowadzi znany dziennikarz muzyczny, prezenter Marek Sierocki. Wstęp oczywiście na te wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, także serdecznie Państwa zapraszam. Szczegóły oczywiście na stronie Centrum Kultury Teatr, jak i na specjalnie stworzonej do tego celu stronie www.festiwalmuzycznychlegend.pl. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Całość wydarzenia rozpocznie uroczysta sesja Rady Miejskiej. Tam ma być nadany tytuł honorowego obywatela miasta Grudziądza pani Karoli Skowrońskiej i o tym wydarzeniu, ale także o samej idei honorowego obywatela miasta Grudziądza pan Mariusz Żebrowski. Szanowni Państwo, tutaj pan prezydent już powiedział parę słów na ten temat. Cieszę się, jeżeli chodzi o to wydarzenie. Cieszę się, że pani Karola Skowrońska została doceniona w ten sposób, że otrzyma tytuł honorowego obywatela miasta Grudziądza. Przypomnę tylko jedną rzecz. Pierwszy raz ten tytuł został nadany w roku 1923. Był to marszałek Foch i od tamtego czasu w dwudziestoleciu międzywojennym tylko 5 osób uzyskało ten tytuł. Natomiast dopiero w 1989 roku, w 92, no kolejne osoby otrzymywały. Razem mamy 13 osób honorowych obywateli miasta Grudziądza, z czego tutaj warto chyba zwrócić uwagę, mamy tylko jedną kobietę, czyli panią Salomę Sujkowską. Więc w tym wypadku ja bym uznał tak, ta idea dla mnie jest jak najbardziej pozytywna. Cieszę się niezmiernie, że pani Karola została, jej praca została doceniona w ten sposób i mam nadzieję, że ta sesja będzie przebiegała naprawdę w sposób uroczysty, tak aby pani Karola była naprawdę uhonorowana w związku z tym tytułem. Tutaj jeszcze nadmienię jedną rzecz, tak, że Rada Miasta jednogłośnie uznała, że ten tytuł przysługuje pani Karoli i chciałem w tym miejscu podziękować za inicjatywę panu prezydentowi i przeprowadzenie wszelkich działań, aby ten tytuł trafił w ręce pani Skowrońskiej. Dodam może jeszcze, może troszeczkę tak, na zasadzie takiego wtrętu dotyczącego jarmarku. Ja sobie sprawdziłem ostatnio, kiedy w źródłach historycznych pojawia się informacja o jarmarku w Grudziądzu. Oczywiście to trudno nawiązywać do dzisiejszych czasów, ale to jest rok 1439. Jest trochę czasu, minęło tamtej pory, ale to tylko tak na zasadzie dywagacji. Dziękuję serdecznie.